jest program Goźnia Kinga Jemioła. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj gościa wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Dzień dobry Panie Wojewodo. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Wojewodo, spotykamy się podczas Europejskiego Forum Przyszłości. To forum, podczas którego bardzo dużo mówi się o temacie ważnym, o transformacji, sprawiedliwej transformacji. Ta już w województwie śląskim trwa, ta niesie za sobą sporo wyzwań. Ja na początek o te wyzwania, o których dzisiaj tutaj między innymi bardzo dużo mówiono, chciałam Pana zapytać, jakie są te najważniejsze wyzwania związane właśnie ze sprawiedliwą transformacją energetyczną Śląska? No przede wszystkim musimy mieć świadomość, że region śląski to jest dalej bardzo silny sektor wydobywczy. To jest prawie 100 tysięcy pracowników w samym sektorze wydobywczym. W otoczeniu i w kooperacji to jest około 400 tysięcy osób. Wiemy doskonale, że musimy się przeobrażać jako obszar, jako region. Jest podpisana umowa społeczna ze stroną społeczną w zakresie wygaszania chociażby części sektorów. Widzimy kryzysy energetyczne w całej Europie i na świecie, tak? Te obszary, które czasami przez jakiś okres czasu nawet nie mają dostępu do energii elektrycznej. To wszystko wskazuje i presja zmian klimatycznych, która jest i po stronie Unii Europejskiej, i po stronie niektórych partnerów międzynarodowych, no, nakazuje nam transformację. Od tego prawdopodobnie już nie będzie się dało odejść. No, każdy z nas chce też żyć w czystym klimacie, przy poszanowaniu dla natury, dla tego, co nas otacza. I z tej perspektywy no, musimy być do tego przygotowani. A żeby tak być, no, to trzeba przygotować z jednej strony strategię, z drugiej strony narzędzia, a na samym końcu trzeba zapłacić i kimś to zrealizować. I w tym zakresie to z jednej strony mamy program dla Śląska, który jest realizowany już od ponad 3 lat. Ponad 50 miliardów złotych zostało już zaangażowanych w ramach tego programu, a zaprojektowanych około 60. Czyli to pokazuje, w jaki sposób skutecznie chociażby te instrumenty programu dla Śląska, które mają pomoc transformacji, są wdrażane i realizowane. Tu przede wszystkim mówimy o infrastrukturze drogowej, infrastrukturze kolejowej, mówimy o nowoczesnych inwestycjach w zakresie medycyny, w zakresie zdrowia. To wszystko ma miejsce. Oczywiście najtrudniejszym elementem jest kwestia energetyki, kwestia dostosowania tych wszystkich parametrów. Inwestycje w nowoczesną energetykę, w nowoczesny przesył energetyczny to są inwestycje wieloletnie. I to się też w tej chwili dzieje. Tak? Dywersyfikacja chociażby źródeł energii, czy poprzez infrastrukturę offshore'ową, czy fotowoltaikę, czy to paliwo tak zwane tymczasowe, czyli jakim jest gaz, to na tym wszystkim w tej chwili cała strategia w Polsce się opiera i województwo śląskie również. My dzisiaj jesteśmy tak naprawdę dostawcą energii poza województwo śląskie, jesteśmy wytwórcą energii elektrycznej, ale niewykluczone, że za 10-15 lat będziemy tak naprawdę odbiorcą energii elektrycznej, no bo się będziemy musieli przetransformować. I żeby tutaj te miejsca pracy, które są w tym sektorze, mogły pozostać i mogły być jak najlepiej płatne, no to musimy mieć do tego przygotowania. My odchodzimy od węgla, a jaki jest ten nowy kierunek, który trzeba obrać? To będą nowe technologie? Czy to już są nowe technologie, bo jeżeli chodzi o automotive czy sektor bateryjny, no to w zasadzie stajemy się pewnego rodzaju doliną, tak? Doliną w tym zakresie. Jesteśmy dużym hubem. Wczoraj chociażby został oddany pierwsza część fabryki SK Innovation. Docelowo to będzie największa fabryka separatorów baterii na świecie. Mamy 2 zakłady produkcji samochodów. 3 wybudujemy, czyli mówimy o Izerze w Jaworznie, czyli o polskim projekcie, polskim pomyśle. Czyli jesteśmy tak naprawdę liderem automotive i chcemy być też liderem elektromobilności w Polsce. Bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo innowacji w tym zakresie. Z drugiej strony jesteśmy też świetnie przygotowani do tego, żeby być hubem medycznym. Nie mówiąc tylko o tym, jakie mamy kliniki, jaki mamy potencjał naukowy czy też ludzki, ale rzeczywiście ten bagaż doświadczeń wskazuje, że medycyna i nowoczesne technologie w medycynie na Śląsku mają swoje odzwierciedlenie. I znowu przykład sprzed 4 dni w poniedziałek oddany obiekt Politechniki Śląskiej
wraz z jednym z potentatów branży, czyli marką Philips, wspólna kooperacja publiczno-prywatna, gdzie będziemy opracowywać najnowocześniejsze rozwiązania w przygotowaniu narzędzi diagnostycznych dla leczenia pacjentów. I to jest ten drugi zakres. Oczywiście trzeci zakres, to bardzo byśmy sobie życzyli, przynajmniej ja, żeby coraz więcej pracy było w zakresie usług wysokospecjalistycznych. Czyli to tak naprawdę, co jest pewnego rodzaju wymiernym czynnikiem, na jakim poziomie rozwojowym jest dane państwo. I tu szczęśliwie metropolia, ale głównie Katowice, są tak naprawdę poza Warszawą liderem w tym zakresie i w pozyskiwaniu inwestorów z usług wysokospecjalistycznych, ale również w budowie i w przygotowaniu infrastruktury. Czyli najwięcej chociażby biurowców klasy A poza Warszawą buduje się w Katowicach. I to daje nam również te szanse, że te 130 tysięcy studentów, które studiuje, będzie chciało raczej czerpać z doświadczeń właśnie w takich firmach, niekoniecznie wyłącznie w tych firmach montażowych czy też produkcyjnych. Katowice mają jeszcze jedną ważną rzecz, właściwie województwo śląskie ma katowicką specjalną strefę ekonomiczną, ona prężnie działa od 25 lat i z tego co wiem jest liderem i to nie tylko w Polsce, nie w Europie, ale i na świecie, to napędza chyba tę gospodarkę w województwie śląskim i to chyba pomoże przejść chyba lepiej przez cały ten proces transformacji, bo co, bo przecież ta katowicka specjalna strefa ekonomiczna, ona napędza nowe miejsca. Oczywiście, no, specjalna strefa jest pewnego rodzaju integratorem, tak? Integratorem między inwestorem, między administracją, między samorządem, po to, aby stworzyć odpowiednie warunki i pokazać, z jakich możliwości inwestor może skorzystać, tak? Jaka pomoc publiczna może być zastosowana, w jaki sposób przeprowadzić poszczególne procedury, aby ta inwestycja została dopięta i dokończona. I dzisiaj te umiejętności miękkie, jak wcześniej strefa w zasadzie zajmowała się bardziej obrotem nieruchomościami. Tak już od kilku lat rzeczywiście te umiejętności są w tej chwili bardzo szerokie, czyli współpraca między rządowymi agencjami, jak chociażby Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu i ta współpraca między specjalną strefą a tymi jednostkami przyczynia się do tego, że rzeczywiście te inwestycje się pojawiają i ten obszar jawożnicki i budowa fabryki Izery jest właśnie tego najlepszym przykładem. Podjął Pan dzisiaj jeszcze jeden bardzo ważny temat. Potrzebne są tereny, tereny duże od 100 do 300 hektarów. Jak dobrze przygotować pod przyszłych inwestorów takie tereny? Bo one na terenie województwa z pewnością, no właśnie, są tak duże tereny, czy ich nie? Znaczy w części są, ale mają niemało wad. Mówimy tutaj przede wszystkim o terenach, które są zdegradowane, a które trzeba zrekultywować, przygotować teren pod wysokie moce energetyczne, mieć pewność, że jest odpowiedni zasób wody, że jest dociągnięta cała infrastruktura, że mamy infrastrukturę gazową. Część firm życzy sobie, żeby część energii albo cała energia wytwórcza, która będzie trafiała do danego przedsiębiorstwa, była jeszcze dodatkowo zieloną energią. I patrząc na te wszystkie wyzwania, no to przygotowanie tak zwanego greenfieldu między 100 a 300 hektarów, gdzie bardzo często jest to jeszcze mnogość właścicielska. Jest niewiele takich obszarów w regionie, gdzie można powiedzieć, że jest teren inwestycyjny z planem zagospodarowania przestrzennego na 300 hektarów i z dostosowaniem i z uzbrojeniem całego terenu. I myślę, że to jest również zadanie i dla specjalnej strefy ekonomicznej, i dla innych operatorów, żeby takie tereny przygotować. Dzisiaj inwestorowi, czy to zagranicznemu, czy polskiemu, najbardziej zależy na czasie. On jak sobie programuje, no to on nie może myśleć o tym, że to może trwać 3 czy 5 lat. Inwestor dzisiaj chce wejść, zobaczyć teren, kupić i wbijać łopatę tak naprawdę. I jeżeli będzie teren dobrze przygotowany i w miarę szybko zostaną przeprocedowane administracyjne decyzje, głównie środowiskowe, no to możemy mieć dodatkową przewagę konkurencyjną na tle innych obszarów w Polsce. Także ja to definiuję jako wyzwanie dla nas, dla regionu, żeby takie obszary były. Tych mniejszych obszarów mamy dość dużo, natomiast część inwestorów, patrząc na zmieniającą się gospodarkę na świecie, potrzebuje zainwestować gigantyczne pieniądze w ogromne obiekty. Ale żeby tak się stało, no to ten teren musi być tak naprawdę gotowy, a nie dopiero w perspektywie do przygotowania. Śląsk jest wart tego, żeby te gigantyczne pieniądze tutaj właśnie inwestować?
Oj, myślę, że nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości i pod kątem ludzkim, kulturowym, ale przede wszystkim logistycznym. Jesteśmy tak naprawdę jednym z ważniejszych obszarów gospodarczych w Europie. Mamy skrzyżowanie dwóch autostrad, mamy budujące się drogi ekspresowe, mamy najgęstszą sieć komunikacji kolejowej. Do tego zostanie dołączone również do nowego portu CPK w Baranowie. Mamy drogę rzeczną, czyli de facto jesteśmy połączeni z morzem, czyli możemy mówić również o transporcie rzecznym. Mamy euroterminal w Sławkowie, który może wykorzystywać szeroki tor. Taka logistyka została już 2 lata temu uruchomiona i rzeczywiście te transporty z Chin tą ścieżką do Europy docierają. Międzynarodowy port lotniczy w Katowicach z największym cargo. Oczywiście po Okęciu, no to właśnie w Pyrzowicach, Katowicach największe cargo. I to są te nasze przewagi, nie mówiąc o kapitale ludzkim, którzy inwestorzy dostrzegają. Ale pewne bariery no, musimy przełamać, żeby oprócz tych przewag konkurencyjnych szybko mogli tutaj się zaklimatyzować, się wdrożyć i zainwestować. Ta konkurencyjność jest rzeczywiście bardzo istotna, tak samo jak ten kolor, który Pan już przywołał do tablicy, kolor zielony. Ci najwięksi inwestorzy już bardzo zwracają na to, żeby te wszystkie unijne wymogi, normy były spełniane, żeby to wszystko było eko. Czy my możemy powiedzieć, że ten kolor zielony już w województwie śląskim dominuje, czy jeszcze w tej kwestii dużo do zrobienia? Znaczy, jak na całym świecie jest wiele do zrobienia. My musimy też pamiętać, że region śląski jest wyjątkowo zalesiony. Wytwarzamy bardzo dużo tlenu jako region, bo prawie 50% obszaru województwa śląskiego to są tereny zielone. I patrzy się często na województwo śląskie jako na czarną ziemię, a tak w rzeczywistości nie jest. To są przepiękne obszary zielone. Natomiast jako gospodarka się przeobrażamy i będziemy to robić, ale musimy to robić z poszanowaniem społecznym. Nie można odłączyć nagle całego procesu energetycznego, zamknąć jednego dnia kopalni, wyłączyć elektrownię, no bo to jest po prostu niemożliwe i z powodów gospodarczych, i z powodów społecznych. Dlatego szukamy często też zrozumienia u naszych partnerów, chociażby na arenie międzynarodowej czy w Unii Europejskiej, że pewne procesy no, w Polsce powinny przebiegać trochę bardziej racjonalnie, trochę bardziej spokojnie. My chcemy się transformować, chcemy dochodzić do tej neutralności klimatycznej. Chcielibyśmy, żeby ta ścieżka dla województwa śląskiego była z poszanowaniem nas Ślązaków za ten cały trud kilkusetletniej tradycji przemysłowej, gdzie to byliśmy tak naprawdę wytwórcą bardzo wielu produktów i usług. Rok 2050 to jest chyba ten rok, kiedy ma być już ta neutralność klimatyczna osiągnięta. Pana zdaniem starczy czasu na to, żeby to w całej Unii Europejskiej, już nie tylko w Polsce, nie tylko na Śląsku osiągnąć? Bardzo trudno powiedzieć, bo zmienność technologii, wynalazczość, te przeobrażenia na świecie w zasadzie co dekadę postępują i niewykluczone, że w latach 30. będzie nastąpi jakiś przełom technologiczny, który jeszcze bardziej to przyspieszy. Tak? Mówimy o elektrowni fuzyjnej, która jest bardzo mocno zaawansowana, technologiach kwantowych, mówimy również o sprowadzaniu chociażby Helu 3 z Księżyca. A to dzisiaj to brzmi właśnie kosmicznie, niewiarygodnie. Ale za 10 lat? Wykluczone, że za 10 lat będzie już technologia, którą będzie można wdrożyć i posiadać szybką, tanią energię elektryczną i zieloną energię elektryczną. Także na dzisiaj zakładamy, że 49 rok w województwie śląskim to jest ten rok, kiedy zamkniemy ostatni zakład węgla kamiennego i będziemy neutralnie w jakiejś części neutralnie klimatycznie, ale mogę się spodziewać, że co 5 lat będzie pewnego rodzaju pewnie jakaś rewizja, głównie technologiczna na świecie. Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, był gościem dnia w telewizji TVT. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam na kolejne wydanie programu. Do zobaczenia.